Druga księga Kronik, rozdział 32. Po tych wydarzeniach i dowodach wierności wyruszył sen na król Asyrii i najechał Judę, rozbił obóz pod warownymi miastami i polecił je zdobyć. Gdy Ezechiasz dowiedział się o nadciągającym sen na i o tym, że kierował się na Jerozolimę, zdecydował wraz ze swoimi doradcami i dowódcami wojsk aby zasypać wszystkie źródła wody znajdujące się poza murami miasta. Oni zaś poparli go w tym zamiarze. Zabrał się wielki tłum, który zasypał wszystkie źródła wody i płynący przez tę ziemię potok. Mówili bowiem: Dlaczego nadciągający królowie Asyrii mieliby znaleźć pod dostatkiem wody? Nabrał odwagi i naprawił zniszczone części murów, zbudował na nich wieże, wzniósł drugi, zewnętrzny mur, Umocnił Millo, miasto Dawidowe, i polecił przygotować wielką liczbę oszczepów i tarcz. Mianował dowódców wojskowych nad ludem i zgromadził ich wokół siebie na placu przy bramie miejskiej. Potem przemówił do ich serc: Bądźcie odważni i mocni, nie bójcie się, nie wpadajcie w przerażenie przed królem Asyrii, ani przed potęgą, która nadciąga. Z nami bowiem jest ktoś większy niż on. Jego potęga jest ludzka, a z nami jest Pan, nasz Bóg, aby nas wspierać i za nas walczyć. Słowa Ezechiasza, króla Judy, dodały ludowi Otuchy. Sennacheryb, król Asyrii, oblegając Lakisz, wysłał swoje sługi do Jerozolimy, aby przekazali Ezechiaszowi, królowi Judy, i wszystkim zebranym w Jerozolimie taką wiadomość. Tak mówi Sennacheryb, król Asyrii. Na czym opieracie swoją ufność, skoro trwacie w oblężonej Jerozolimie? Czy Ezechiasz was nie okłamuje i nie wydaje was na śmierć z głodu i spragnienia, kiedy mówi Pan nasz Bóg uratuje nas z rąk króla asyryjskiego? Czy to nie on, Ezechiasz, usunął wzniesienia kultowe i ołtarze, nakazując mieszkańcom Judy i Jerozolimy, przed jednym ołtarzem będziecie oddawać cześć i tylko na nim będziecie palić kadzidło. Nie wiecie, co uczyniłem ja i moi przodkowie ludom wszystkich krajów? Czy bogowie narodów tych ziem potrafili wyrwać je z mojej ręki? Który spośród wszystkich bogów tych narodów obłożonych klątwą przez moich przodków i zgładzonych potrafił wyrwać swój lud z mojej ręki? Czyżby więc wasz Bóg. Potrafił was wyrwać z mojej ręki. Nie dajcie się zwodzić i okłamywać Ezechiaszowi w ten sposób. Nie wierzcie mu. Żaden Bóg nie był w stanie obronić swego ludu czy królestwa przed moją potęgą, ani przed potęgą moich przodków. Wasi bogowie też nie będą w stanie wyrwać was z mojej ręki. Słudzy Jego przemawiali przeciwko Panu Bogu i przeciw Jego słudze Ezechiaszowi. Napisał on także listy, znieważające pana, Boga Izraela, mówiąc tak przeciw niemu. Jak bogowie ludów podbitych ziem nie byli w stanie wyrwać ich z mojej ręki, tak Bóg Ezechiasza nie będzie w stanie wyrwać z mojej ręki swojego ludu. Wołali donośnym głosem po hebrajsku do ludu Jerozolimy stojącego na murach. Chcieli go zastraszyć i przerazić, aby w ten sposób zdobyć miasto. Mówili o Bogu Jerozolimy, jak o bogach ludów ziemi, którzy są tylko dziełem rąk ludzkich. Król Ezechiasz oraz prorok Izajasz, syn Amosa, odpowiedzieli na to wszystko modlitwą, wznosząc ku niebu głośne wołanie. Wtedy pan posłał anioła, który wytracił najlepszych wojowników, dowódców i naczelników w obozie króla asyryjskiego. Okryty wstydem, sen Nahereb powrócił więc do swojego kraju. Gdy wszedł do świątyni swego Boga, Jego synowie zabili Go mieczem. W ten sposób Pan obronił Ezechiasza i mieszkańców Jerozolimy przed potęgą senna cheryba króla Asyrii oraz przed wszystkimi wrogami i obdarzył pokojem ze wszystkimi ościennymi krajami. Wielu przynosiło wtedy do Jerozolimy dary dla Pana i cenne przedmioty dla Ezechiasza, króla Judy, ponieważ po tym, co się stało, jego sława wśród narodów wzrosła." W tym czasie król Ezechiasz śmiertelnie zachorował. Modlił się więc do Pana, a On mu odpowiedział i dał mu cudowny znak. Ezechiasz jednak nie odwdzięczył się za otrzymane dobrodziejstwo, ponieważ jego serce uniosło się pychą. Z tego powodu rozgniewał się Bóg na niego, na judę i na Jerozolimę. Wtedy Ezechiasz upokorzył się za swoją pychę, a wraz z nim wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i dlatego za dni Ezechiasza nie doświadczyli gniewu Pana. Ezechiasz był bardzo bogaty i sławny zbudował sobie skarbce na srebro, złoto, drogie kamienie i wonności oraz na tarcze i wszystkie inne cenne przedmioty. Zbudował również magazyny na zboże, moszcz i oliwę oraz obory dla bydła różnego gatunku i zagrody dla trzód. Założył miasta i posiadał wiele bydła i owiec, gdyż Bóg obdarzył go wielkim bogactwem. Ezechiarz zamknął również dostęp do źródła Gichon od góry i otworzył dojście dolne od zachodniej strony miasta Dawidowego. Wszystko, co Ezechiarz podejmował, kończyło się powodzeniem. Kiedy jednak książęta Babilonu wysłali do niego posłów, aby się dowiedzieć o cudzie, jaki się zdarzył w jego kraju, wtedy Bóg go opuścił, żeby go wypróbować i poznać jego serce. Pozostałe wydarzenia z życia Ezechiasza i jego pobożne działa zostały opisane w księdze objawień proroka Izajasza, syna Amosa, oraz w księdze królów Judy i Izraela. Ezechiasz odszedł do swoich przodków i został pochowany w górnej części cmentarza potomków Dawida. Po jego śmierci cała ziemia judzka i mieszkańcy Jerozolimy oddali mu hołd. Jego syn Manasses został po nim królem. Konia, jak słyszeliście, dalsze dzieje i, że tak powiem, szczegółowie dzieje Ezechiasza są opisane w księdze Proroka Izajasza i to rzeczywiście będziemy czytać, ja bardzo lubię te rozdziały, ale to no, jeszcze szmat czasu, zanim dojdziemy do proroka Izajasza. Natomiast jedna rzecz tutaj myślę bardzo ważna. Zobaczcie, jest tutaj taki długi, długi pasus o tym, jak ten król sen przekonuje, że jakby Pan Bóg nie da rady, gdzie pokazuje swoje wszystkie dzieła, wszystkie nie wiem, kraje, które podbił, mówi do tej pory żaden Bóg mi się nie oparł tak? On tego oczywiście mówi, dlatego że mówi zawsze o Bogach wymyślonych przez ludzi, więc nic dziwnego, że się nie oparli. Kani, dlaczego o tym wspominam? To jest standardowa taka, że powiem, taktyka złego. On nam nieustannie wciska różne rzeczy, czego to Pan Bóg nie potrafi. On nam próbuje zawsze to zracjonalizować, pokazać, słuchaj, nie masz tyle siły, zobacz, jak wcześniej wygrywałem i tak dalej. Kani, zły zawsze tak działa. Zły zawsze działa w ten sposób, że próbuje podkopać, jakby sposób działania Pana Boga, jego możliwości działania, to, że na pewno się Panu Bogu nie uda. Nie słuchaj tego głosu. Zobaczcie, Izajasz i król za zareagowali na to modlitwą. Po prostu nie słuchali tego, co ten król głosił, tylko zaczęli się modlić. Jakby nie dopuszczajcie do Waszych uszu tego szatańskiego gadania. Oczywiście to się dzieje w naszych sercach, ale warto sobie, jakby postawić taką tamę, żeby tego jego, przepraszam za słowo pitolenia. Nie słuchać, bo on po prostu zwyczajnie kłamie.